Dzisiaj bardzo ważny dzień dla Kosala, bo się przeprowadził i dzisiaj Wam pokażę jego nowy dom. Tutaj, patrzcie, duży ogród, tak jak planował. Będzie mógł hodować kury, kaczki. Pierwsze dostanie ode mnie. Tutaj żona sprzedaje mleko. Klientów, jak widać, dużo. Tego pana też już znacie. A tutaj dom. No nie będę tak centralnie wszędzie nagrywał. Jeszcze się nie rozpakowali, jak widać, dużo w worach. Ale duże łóżko. Lepiej niż miał na pewno. No i duży ogród. Patrzcie, ile tutaj jest warzyw i wszystkiego. Jeszcze do urządzenia na pewno. Dopiero drugi dzień jest tutaj. Ale jak przyjechał, powiedzieć, że znalazł dom, udało mu się. Nawet taniej 3 dychy niż ten poprzedni. A nie mógł znaleźć poniżej 100. Tutaj toaleta. To był przeszczęśliwy. Naprawdę. Uśmiechał się od ucha do ucha. Tutaj dalsza część ogrodu. Z drugiej strony. No, jeszcze tu wszystko jest do uporządkowania. Dopiero się wprowadzili. Przewozili rzeczy. Tam nie wiem, czy przejdę. No to jeszcze taki zarys następnego budynku. Tam może jakiś kurnik będzie, czy coś. No ale szybko jego plany się spełniły. Pamiętacie, parę odcinków temu Wam opowiadałem, jak byliśmy u jego rodziny na wsi, że właśnie tak mu się marzy mieć dom z ogrodem, móc hodować kury, kaczki, ale za to by nie mógł sprzedawać kawy. A tu się okazało, że kawa nawet lepiej idzie niż w tamtym miejscu, bo tutaj zaraz obok jest pagoda. Dlatego dużo ludzi tędy przechodzi. A sąsiadów, jak widzicie, nie ma za bardzo. W związku z czym nie ma konkurencji. Więc sprzedaż idzie dobrze. Teraz jeszcze kury, kaczki. Pierwsze kury będzie miał ode mnie na dobry start. Się trochę podchowały u mnie. Akurat. Ale naprawdę powiem Wam, że jak przyjechał i powiedział, że udało mu się znaleźć taki dom, jaki sobie wymarzył. Pokazywał filmy, zdjęcia, się chwalił. No przeszczęśliwy był. No i widzicie ten dom. Ten dom to są spełnione marzenia całej rodziny. Jak to niewiele do szczęścia potrzeba. On już ma plany, już rysuje, co gdzie będzie, jakie grządki, gdzie kury, gdzie kaczki, gdzie pies. No naprawdę już. Tutaj plany idą ostro. O, już kawkę mi niosą. Erkon. Naprawdę super jest ta kawa. Chyba najlepsza, jaką tutaj piłem w Siemrep. No, małe do powiedzenia. Tu jest już kurnik gotowy. Teraz tylko na kury czeka. Widzicie? Jak już sprawnie zorganizowane. W 2 dni. Praca w re. Tutaj tylne drzwi do domu. O, pompa do wody. Ze swojej studni też mają. Pokażę Wam jeszcze okolice. Widzicie. Po prawej nic. Po lewej nic. A ludzi tędy jeździ, chodzi całkiem sporo. Więc
miejsce sprzedaży nie jest złe. Widzicie, o, już kolejny klient. Co chwilę ktoś podjeżdża. A dopiero drugi dzień. Nawet wiele osób, co tu mieszka w okolicy, jeszcze nie wie, że coś tu się sprzedaje, więc dobrze znalazł całkiem. Bo nie stracił tego biznesu z kawą, a może robić kurykaczki dodatkowo. No i on oczywiście jeszcze dodatkowo jeździ tuk-tukiem. Więc po kroku powinno być lepiej. No, tego grilla to już pamiętacie. Macie śniadanko takie wystawne. No i na pewno lepiej tu jest niż w tym poprzednim miejscu. Podwórko jest, gdzie posiedzieć przed domem bardziej. Jakoś wygodniej się tu wydaje. Wygodniej i spokojniej. Zobaczcie, jakie przysmaki dzisiaj. W górze stópki. To przysmak. You like your new house? Yeah. Better than last one, eh? Yeah. It's still very nice, a big place. No i zobaczcie. I kolejni klienci. Kręci się biznes. Dzisiaj jeździmy z Kosalem od bladego świtu. I mówię, chodź, zajedziemy na śniadanie w końcu. A on mówi, nie, nigdzie nie zajeżdżajmy. Jeszcze nie widziałeś mojego nowego domu. Chodźmy do mnie na śniadanie. No to przyjechałem. Chwali się. Bardzo. Przeszczęśliwy jest. Jak to czasami niewiele do szczęścia potrzeba.